Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Spotkania z książką. Festiwal Kryminału w Łodzi Czas Start. Od 16 do 25 listopada w ośrodku Karolew Miejskiej Strefy Kultury spotykają się znani kryminaliści. No i dzisiaj na pierwszy ogień petarda z Łodzi, czyli Agnieszka Płoszaj, która ma na swoim koncie kilka książek kryminalnych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o początkach jej kariery pisarskiej, a także o najnowszej książce, oczywiście kryminale, który dzieje się w naszym mieście w Łodzi. Nie zabijaj. Serdecznie zapraszam. Siódma edycja Festiwalu Kryminału w Łodzi rozpoczęła się. Uczestniczymy w spotkaniu autorskim z panią Agnieszką Płoszaj, ale przed tym spotkaniem autorskim jeszcze coś się działo, prawda? Tak, no tak naprawdę festiwal zaczął się już wczoraj rozgrywkami w Skrable, takie kryminalne rozgrywki Skrable. To znaczy więcej punktów otrzymywały słowa ułożone przez graczy z zakresu tematyki kryminalnej, na przykład zbrodniarz, nóż, pistolet i tak dalej, i tak dalej. Takie atrybuty morderstwa. Atrybuty morderstwa, właśnie. A dzisiaj o godzinie 17 odwiedzili nas policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, którzy opowiedzieli o metodach, którymi posługuje się tak zwane Archiwum X, które zajmuje się zbrodniami dawno popełnionymi, które teraz dzięki nowym metodom udaje się rozwikłać, rozwiązać i znaleźć morderców, nawet po 30 latach. Tak, czy to są takie rzeczywiście zbrodnie, które wydawałoby się, że już uszły płazem, a tutaj nagle do drzwi danego mordercy puka policja. No tak, jeszcze do niedawna słyszałem tak o takiej sprawie, kiedy 17 lat temu ktoś popełnił morderstwo i okazuje się, że udowodniono mu po 17 latach zbrodnię. No dobrze, czyli dzisiaj spotkanie z panią Agnieszką Płoszaj i promocja najnowszej książki Nie zabijaj, ale przed nami kilka innych spotkań autorskich. Tak, proszę państwa, no nie tylko spotkania autorskie, ale także wycieczka szlakiem miejsc, gdzie kręcono w Łodzi filmy kryminalne. A co do spotkań, mamy spotkanie jeszcze z panią Olgą Rudnicką 24 listopada o godzinie 18 i z łódzkim autorem Marcinem Andrzejewskim, który przyjedzie i opowie o swojej książce Złoty Peżet. Czy Festiwal Kryminałów cieszy się dużą popularnością? No w tym roku tegoroczna edycja większą popularnością niż poprzednie, z czego jestem bardzo zadowolony. Jeśli wybieram jakieś miejsca w Łodzi, a chcę, żeby książka była realna, więc chcę, żeby ta Łódź była realna, no to oczywiście jeżdżę w te miejsca, oglądam, fotografuję. Tak jak w przypadku tutaj tego starego hipodromu, na przykład, się pojawia, Nie zabijaj, tak? Wyciągnęłam całą rodzinę do tego okrutnego miejsca, naprawdę strasznego. Ja nie wiedziałam, że ich było coś takiego. No właśnie, najpierw przeczytałam całą historię tego miejsca, potem zabrałam ich te zarośnięte po prostu, zarośnięte od ludzie i tam no zastaliśmy, no co, ruderek, gigantyczny budynek z okiem bez drzwi, gdzie zakaz wstępu był grozi zawaleniem. No oczywiście oni zostali na zewnątrz, ja powędrowałam na samą górę, musiałam sobie wszystko nagrać, fotografować. Nie polecam wycieczek tam, mało fajne miejsce, ale zarówno te przyjemne, jak na przykład właśnie Monopol czy Manufaktura, no to też zdarzam się z tymi miejscami takimi trochę mniej przyjemnymi. I jakoś nie wiem, instynktownie wiem, czego potrzebuję, czyli wiem, gdzie chcę te zwłoki podłożyć i jaka atmosfera tego miejsca panować ma. Dlatego tak trochę instynktownie, trochę na wyczucie.
Spotykamy się na 7. edycji Festiwalu Kryminału w Łodzi. No i jak na kryminalistkę przystało, opowiadała Pani o swoich powieściach. Ale zanim wrócimy, a właściwie zanim opowiemy o tych najnowszych powieściach kryminalnych, no właśnie, to wrócimy sobie do tej pierwszej, która została wydana w 2017 roku. Ja obserwowałam spotkanie autorskie i pan Andrzej Rostocki wspomniał, że te 5-6 lat temu, kiedy, no podejrzewam, odbywało się spotkanie autorskie z pani udziałem, to wtedy była pani taką świeżą debiutantką, jak sądzę, po pierwszej książce. No i chciałabym wrócić do tych emocji, które towarzyszyły tej pierwszej książce wydanej. Jakie to były uczucia i jak to wygląda teraz przy kolejnych powieściach, no, które już teraz są rozczytywane, które bardzo szybko znikają z księgarni? No tak, no, przy Czarodziejce to najważniejsze, bo to debiut. W związku z tym tu priorytetem był sam fakt wydania tej książki, to, że te moje pierwsze słowa ukazały się i trafiają do czytelników, że ludzie się zaczytują w tych książkach, no i też mają jakieś emocje w związku z tym. No ale dla mnie najważniejszy był fakt, że to jest wydane, więc taki pierwszy krok milowy i otwierający taką przygodę z książką. Każda kolejna książka, oczywiście są w tym emocje bardzo pozytywne, natomiast chyba każda książka to takie trochę dziecko, więc... No trochę tak jest, ja tak widzę, że przy kobietach, autorkach, szczególnie tych, które już mają własne dzieci, to tak jest, że to jest kolejne dziecko, które czasem rodzi się w bólach. Nie wiem, czy tak jest w pani przypadku. Różnie bywa, jak to z dziećmi. No właśnie, ale każde takie wyczekiwane i jak się na nie patrzy, to się ma taką satysfakcję, prawda, że coś się dla tego świata stworzyło nowego. No tak, no daje to pewną taką formę nieśmiertelności też, ale właśnie wracając do tego dziecka, no jest to tak, jedno jest trudne, jedno szybciej, jedno łatwiej. No i tak samo z książkami, jeden tytuł jest bardziej chwytliwy i rzeczywiście, tak jak w przypadku Nie zabijaj, tej najnowszej, przerasta nasze oczekiwania i naprawdę bardzo się z tego cieszę. Co też nie dyskwalifikuje tych poprzednich, bo gdyby nie one, no to nie byłabym w tym miejscu, gdzie dzisiaj jestem. Jasne, no to teraz jeszcze wróćmy do tego momentu, kiedy zaczęła pani pisać. Obejrzałam któryś z wywiadów z samego początku kariery, no i wtedy opowiadała pani, jak to się stało, że w ogóle ta czarodziejka ujrzała światło dzienne. Czyli co się wydarzyło, że w ogóle zaczęła pani pisać. I podobno była pani pod mocnym wpływem Kamili Läckberg, dobrze mówię, po lekturze już nie wiem, której książki tej autorki, którą zresztą też bardzo lubiłam, za akurat tę serię właśnie. Po kamieniarzu to było. No właśnie, i wtedy zdecydowała się pani, że to był taki moment przełomowy. To dlaczego wcześniej nie pisała pani? Dlaczego akurat ta lektura, akurat ta książka? No widać, poruszyła jakąś taką głęboką, gdzieś ukrytą strunę i to mobilizacji i wtedy jakby ten nurt, popłynęłam tym nurtem, ale to nie jest tak, że ja wcześniej nie pisałam. Ja po prostu miałam epizody z pisaniem, tylko one nigdy nie zostały, ja nigdy może nie miałam też czasu, odwagi, bo może to nie był ten etap w życiu, żeby się zdecydować, żeby coś z tym poważniejszego zrobić. Czyli odwaga jest istotna przy okazji właśnie pisania książek, a właściwie napisania tej pierwszej, kiedy człowiek nie ma do końca pewności, czy to się przyjmie, czy to będzie dobre. Nie ma też świadomości, wartości tego, co robi. Więc ja pisząc Czarodziejkę, to było bardzo na wyczucie i ja też do końca nie byłam przekonana, czy to w ogóle wypali, czy to się uda, czy ktoś się tym zainteresuje. W związku z tym, no tak początkowo podchodziłam do tego bardzo spokojnie. Jak się okazało, że no jednak to nabiera kształtu i ta moja twórczość zaczyna podobać, no to właśnie były te emocje debiutanta. No i potem kolejne książki. Ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy jakiś czas temu, to było przy okazji Bigamisty, to już jest ta trzecia część trylogii, tak? Bo mamy Czarodziejkę, Ogrodnika i Bigamistę. No i wtedy jakby kończyła pani trylogię i wspominała, że ta kolejna już się pisała, kiedy czekała pani na odpowiedź z wydawnictwa. Tak. No to właśnie, wróćmy znowu do tego momentu. Tak, no jeszcze też trzeba pamiętać, że po Bigamiście miałam dwie dziecięce.
czyli to był taki kompletny zwrot w drugą stronę. No tak, ja nawet przeczytałam o pani takie słowa, że jest pani pisarką multidyscyplinarną, no tak. Bo rzeczywiście tak jest. Tak, słyszałam, czytałam też, też się dowiedziałam o tym, że właśnie mam takie możliwości różnorodnego gatunku i pisania. No tak, no i później się zadziało rzeczywiście trochę tak, no trochę pandemia też mnie przyblokowała, no ale po pandemii, kiedy już stanęliśmy na nogach, okazało się, że tak jak spotkałam na spotkaniu, tytuł Bez wyboru, który wtedy jeszcze funkcjonował pod innym tytułem roboczym, Znak odkupił od poprzedniego wydawcy, z którym już jednak miałam podpisaną umowę i jakby kupił mnie całą. Zmieniła pani wydawnictwo i tak się zastanawiam, czy to, że jakby przeszła pani do wydawnictwa Znak, no wiemy, że w tym momencie jest pani naprawdę w topce, jak to się mówi. Tak. Wcześniej oczywiście cieszyła się pani popularnością, ale czy ta zmiana wydawnictwa miała duży wpływ na tą poczytność, no bo w końcu to wcześniejsze wydawnictwo, no też jak najbardziej było, było bardzo dobre. I wydawnictwo, które też wydaje kryminały, prawda? Tak, ja myślę, że to wiele czynników się na to złożyło, że to nie tylko sam wydawca, oczywiście tutaj jest olbrzymia rola, jeśli chodzi o promocję, o osoby, z którymi współpracuję, o ten pewien prestiż, który oni no jednak tutaj mocno trzymają i pilnują, żeby były zachowane pewne standardy. Bardzo się cieszę, że ja daję radę i się mieszczę w tych ich wymogach. Myślę, że mimo wszystko też fabuła, no też trochę jednak sobie tam zawdzięczam. No nie trzeba powiedzieć, no jest ten talent. Także mówię, współpraca z bardzo dobrymi redaktorami, ta opieka jednak no, promocyjna, później premiera, duże takie zaplecze też osób, z którymi współpracuję. Czy to będzie, przy premierach. Jak rozumiem, będzie to kolejna trylogia, no bo czy nie? Albo może coś więcej, nie wiem. Ach, jeszcze. A może coś więcej. Na razie zapowiada się na trzecią, ale co będzie dalej, jeszcze nie wiem. No tak jak czytałam tę książkę Nie zabijaj, no to czekam z niecierpliwością, co będzie działo się dalej, no bo też warto powiedzieć, że tutaj w tej nowej odsłonie z nowym wydawnictwem mamy nowych bohaterów, no ale zawsze mamy tą równowagę, czyli mamy taką mocno zarysowaną postać kobiecą, no i jest mężczyzna lub wcześniej było ich kilku, prawda? No ale mam wrażenie, że tutaj kobiety w pani prozie wiodą prym. Tak, ta główna bohaterka to jest taki, no, taka priorytetowa postać, która ma tutaj rozbijać bank, po prostu jak wchodzi na scenę, to nikogo więcej nie ma, jest tylko ona. Tak, tak była stworzona, tak była napisana, taki był zamysł, żeby stworzyć taką postać, która będzie bardzo silna i charakterna. Chciałam zapytać, skąd czerpie pani pomysły na właśnie kobiety? Czy to jest tak, że te bohaterki no, czerpią trochę z samej autorki, czy to jest tak, że już po tych kilku książkach te bohaterki są stworzone zupełnie fikcyjne, natomiast no, korzysta pani z doświadczeń znajomych, bo to też tak często jest, z obserwacji, bo pisarz to też bardzo dobry obserwator rzeczywistości. Dokładnie się z tym zgadzam. Obserwacja to jest bardzo ważny element przy tworzeniu postaci. Ta różnorodność dialogów, zachowań, wyglądu, tych cech charakteru, no to jednak się buduje tą od podstaw te postaci. Czasem pozwalam sobie pobrać troszkę tożsamości i inspiracji taką żyjącą, prawdziwą osobą. Na pewno Zojka, czyli ta główna bohaterka, jakieś moje cechy charakteru ma i ja sobie tam w nią pozwalam też przemycać niektóre swoje spostrzeżenia, myśli czy uwagi różnych zagadnień takich życiowych i społecznych czy socjologicznych. Jeśli chodzi o takie żywe, prawdziwe postaci, no to na przykład przy Nie zabijaj jest to jedna dziennikarka znana łodziadom. O proszę, nie będziemy zdradzać, choć myślę, że jeżeli ktoś będzie wnikliwie czytał, to się domyśli. Jest zmieniać z nazwiska, także
No dobrze, no to teraz powiedzmy coś więcej na temat takiego bohatera, a właśnie bohaterki, która też pojawia się w każdej pani książce, no to jest nasze miasto. No chyba bez tego to już czytelnicy nie wyobrażają sobie pani książek. No chyba nie, bo jednak mam to grono czytelników takich wiernych, którzy kochają jednak odkrywać tą Łódź trochę inaczej. Trochę ja też pokazuję takie miejsca niekoniecznie rozpoznawalne, przy Nie zabijaj, rzeczywiście pierwsza scena, która otwiera nam książkę, jest w manufakturze, w związku z tym no, bardzo rozpoznawalny teren, ale każda kolejna zbrodnia jednak no, zgłębiam gdzieś tam te zagadki i tej Łodzi właśnie takiej nieodkrytej. No właśnie, wchodzi pani głębiej w takie czeluście, bym powiedziała, nawet naszego miasta. Są niekoniecznie znane, bezpieczne. Właśnie, żeby pokazać, że takie są, że ta Łódź nie jest też taka prostolinijna. A taka Łódź współczesna, czy ta właśnie dawna, o której wcześniej pani pisała, co bardziej pani jako autorce przypada do gustu? Co może, nie wiem, łatwiej jest pokazać, a co trudniej? No trudniej zdecydowanie pokazać jednak tą historyczną Łódź, czyli przy bez wyboru tą Łódź z czasów okupacji. Jednak trzeba się trzymać takich no, prawdziwych faktów. No, faktów. Także ja sobie tam nie mam miejsca już na moją fantazję. Muszę tutaj jednak no, krytycznie podchodzić i do samej siebie, do mojej wiedzy i też tak dosyć wiernie tą historię chcę przekazywać. W związku z tym muszę się pilnować. Przy tej Łodzi ówczesnej teraz, którą przedstawiam, no to sobie już tam pozwalam trochę lawirować. No, a bywa tak, że na przykład czytelnicy przychodzą i mówią, a nie, nie, tutaj nie tak było, albo mają jakiś inny pomysł, że to wyglądało inaczej, jeśli właśnie chodzi o odniesienie do naszego miasta. Czasami się to zdarza, rzadko, ale się zdarza, ale ja zawsze podkreślam, że to jest tylko książka, że to nie jest książka dokumentalna. I że to fikcja, nie reportaż. W związku z tym czasem ja sobie zaginam tą czasoprzestrzeń i jednak tam no muszę, nie wiem, dać Zojce parę minut więcej na ten dojazd na przykład, w związku z tym przedłużam trochę tą ulicę. No wszystko dla czytelnika i wszystko dla fabuły. No to teraz jeszcze zapytam, a skąd ta Chorwacja się tutaj wzięła? W sensie, no czemu akurat taka bohaterka? Czemu akurat Chorwatka? Jest to moja druga miłość olbrzymia, jeśli chodzi o ojczyznę, jeśli mogę tak powiedzieć. Ja jestem z Chorwacją bardzo mocno związana od wielu, wielu lat. Także... No, czyli rozumiem, że Łódź jako ta pierwsza, a Chorwacja jako ta druga. Dokładnie tak. Czyli jednak ta Polska i Chorwacja tam się przeplata. No taka moja miłość. No dobrze, no to w takim razie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No i mam nadzieję do zobaczenia przy okazji promocji kolejnej książki z tego cyklu. Tego sobie myślę wszyscy życzymy. Również. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do wszelkiej twórczości jest potrzebna oczywiście wyobraźnia. Im większa wyobraźnia, tym lepsza twórczość. Natomiast ten gatunek wymaga też, myślę, pewnej znajomości psychologii. Chciałem zapytać, czy to jest poparte jakimś rzeczywiście przygotowaniem naukowym, czy jest pani po prostu intuicyjnym z urodzenia psychologiem? Zdecydowanie to wynika z obserwacji ludzi. Ja nie jestem, nie mam żadnego tytułu z psychologii, nie kończyłam żadnych psychologicznych szkół. Mam jakieś niewielkie kursy, które były potrzebne w pewnym momencie życia. Reszta wynika tylko i wyłącznie z obserwacji, więc nie wiem. Ja tylko powiem, że tutaj widząc większość kobiet, kobiety są znacznie lepszymi obserwatorkami i są znacznie bardziej empatyczne, lepiej rozumieją nasz język ciała i tak dalej. Także sądzę, że u pani Agnieszki to jest jakby w potrójny sposób ważne. No, ale też korzysta z usług specjalistów. W przypadku bez wyboru była specjalistka psycholog. W przypadku Nie zabijaj też był specjalista od autyzmu i tak dalej. Także tak, ja oczywiście po każdym takim spotkaniu, oprócz tego, że no, są nanoszone poprawki na notatki, czy
sporządza notatki, no to ja jednak tą wiedzę staram się wchłonąć i jeszcze zapamiętać, bo może coś mi się już jeszcze przyda. Proszę Państwa, kiedy się 5 lat temu spotkaliśmy, to pani Agnieszka była nieśmiałą, niepewną siebie pisarką, rzekłbym wtedy, bo to nieładnie brzmi, łódzką pisarką, a w tej chwili mamy, przepraszam za kolokwialne wyrażenie, pisarkę pełną gębą. Jeżeli ktoś powie, że pani Agnieszka jest pisarką łódzką, to oczywiście kochamy Łódź, ale to jest trochę inwektywalne. To jest po prostu pisarka. Nie ma pisarek łódzkich, warszawskich. Są pisarze i nie pisarze. A pani Agnieszka ma wyobrazić i umie budować intrygę.